Ja wam zajmę kilka minut i na samym wstępie chcę powiedzieć, że to nie jest ustawka. Ja się z Arturem nie umawiałam, co ja będę mówić. Ja dopiero właściwie kilka minut temu powiedziałam, że w ogóle cokolwiek będę mówić dzisiaj. Ale będę mówić w tym temacie, który został już poruszony wcześniej przez Artura i teraz przez chwilkę też przez Marzenę, czyli ja chcę mówić o kryzysie, a później chcę wam powiedzieć kilka słów na temat płatków śniegu właśnie. Więc tutaj zrobiliście mi taki wstęp i tak mi też przyszło takie słowo, że w ogóle apostolstwo toruje drogi. I wierzę w to, że nasz ruch apostolski, on utoruje drogi zarówno ludziom z Kościoła, jak i ludziom ze świata, utoruje drogi kolejnemu pokoleniu. A teraz tak, o czym chcę mówić? Kryzys. Jest taka przypowieść znana z Ewangelii o siewce, znacie to. Przyszedł siewca, aby siać, tak? Zasiał jedno ziarno na drogę, drugie pomiędzy ciernie, kolejne między skały i czwarte padło na dobrą glebę. Pamiętacie to, ja nie będę teraz tego rozwijać, ale chcę, żebyście skupili się na pewnym obrazie ziarna rzuconego na skały, czy pomiędzy te skałki, tak? Gdzie jest ta ziemia taka skalista. I tam jest opisane, że to ziarno, ono tam wpadło i zaczęło się zakorzeniać w tej ziemi, ale ponieważ była płytka, to ten korzeń nie poszedł bardzo głęboko w tą ziemię. I że kiedy przyszło słońce, to ten korzeń został spieczony. Tak? I to jest proroczy obraz tego, co jest widoczne dzisiaj bardzo szeroko w Kościele. Też widać to między nami. O co generalnie chodzi? Popatrzcie. Można być nawet w kościele przebudzeniowym. Można chodzić na nabożeństwa, można chodzić na grupy domowe, można czytać Biblię, można chodzić na wszystkie spotkania i tak dalej. Ale jeżeli nie zbudujesz sam swojego fundamentu, jeżeli przyjmujesz jakieś słowo, mówisz halleluja, ale jeżeli nie wprowadzasz tego w praktykę, to ciebie wpada, ale to nie wydaje jakby tego korzenia. I później przychodzi kryzys, przychodzi trudna sytuacja i to słoneczko spala ci tyłeczek po prostu. Okazuje się, że tak naprawdę to, co wiesz, nie przykułeś tego w sposób praktyczny i przyszedł kryzys, jakikolwiek kryzys, niech będzie nawet ten kryzys, który obecnie, tak zwany kryzys, który jest tutaj w Polsce. Przychodzi jakaś trudna sytuacja, powiedzmy właśnie finansowa i teraz zobaczcie sami, jak reagowaliście w przeciągu ostatnich tygodni. Ilu z was, widząc, co się dzieje w Polsce, widząc, co się dzieje z inflacją, recesja i te sprawy, jak zaczęło reagować? Lękiem, chaosem, wycofaniem i tak dalej. Zaczęliście, niektórzy z was zaczęli się trząść, zaczęli się chwiać. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że ten fundament nie jest jeszcze tak głęboki. Okazało się, że tam brakuje. Spadło to gdzieś, jakby wpadło to w ciebie, ale okazało się, że nie przerobiłeś tego do końca. I kryzys to jakby uwidocznił, on to obnażył. I teraz jest tak, ludzie generalnie boją się kryzysu. Uważają, że kryzys jest czymś złym, a kryzys nie jest niczym złym. I to jest generalnie sprawa bardzo neutralna. Kryzys jest bardzo dobrym miejscem, które obrazuje ci tak naprawdę w ogóle w czym jesteś. Pokazuje twój aktualny stan. Bo wcześniej mogłeś sobie myśleć, mam wszystko załatwione, wiem jak wierzyć o finanse, Boże Bóg moim zaopatrzeniem, wszystko super. Ale nagle się okazuje, że jest sytuacja na rynku taka jaka jest i okazuje się, że jest problem. Czyli okazuje się, że jednak ja w teorii wierzę tylko o to, że Bóg mnie zaopatruje. W teorii wierzę, że mogę siać nad każdą wodą i osiągnę sukces. W teorii wiem, że błogosławiona jest praca moich rąk, bo przychodzą problemy z zewnątrz i mnie to wywala. To okazuje się, że nie jest zbudowany do końca ten fundament. Coś tam jest, ale to nie jest jeszcze na tyle mocne, żeby ci nie powaliło w kryzysowej, trudnej sytuacji. Spójrzcie na to w ten sposób. Więc kryzys jest dobrym miejscem, żeby zobaczyć aktualnie, w czym jesteś, bo może się okazać, że do tej pory żyłeś w pewnego rodzaju iluzji. Dopóki nie było sytuacji trudnej, wydawało ci się, że masz wszystko bardzo dobrze poukładane w życiu. Taka sytuacja obnaża i pokazuje twój aktualny stan, na przykład wiary w jakiejś dziedzinie. Więc i to nie jest nic złego. To ci pokazuje, jakby spada ta iluzja pewnego rodzaju. Widzisz, w jakim jesteś aktualnie miejscu i to jest czas, żeby od tego miejsca rozpocząć kolejną pracę. Wiedząc już na przykład, ok, czyli jest sytuacja na rynku, jaka jest i ja drżę o te finanse, czyli w związku z tym muszę zacząć rozbudowywać ten element zaufania Bogu, jeśli chodzi o Jego prawdy i tak dalej, praktykować to, tak? Czyli ja się wzmacniam tym, co powoduje, przynosi to kolejny sukces, jaki? Ponieważ ja dzisiaj pracując już nad tym, w przyszłości zapewniam sobie to, że mój fundament będzie na tyle silny, że jak przyjdzie kolejna sytuacja trudna, to mnie to nie zmiecie.
Pamiętacie, jest taki obraz też w Ewangeliach, że są ludzie, którzy budują domy. Jeden buduje dom na piachu, a drugi ma wbudowany mocny fundament, tak? I w jednym i drugim przypadku jest sytuacja kryzysowa, przychodzi jakaś tam wichura i w jednym przypadku zdmuchuje ten dom, a w drugim nic się nie dzieje. I to jest też obraz pewnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Jeżeli masz zbudowany fundament, jeżeli żyjesz realnie, nie w teorii, tylko generalnie praktykujesz Boże prawdy, przekładasz się w sposób praktyczny do swojego życia, to sytuacje kryzysowe i trudne, one nie są dla ciebie czymś trudnym i kryzysowym. Kryzys jest neutralny. I teraz jest pytanie, czy nadasz mu rangę, czy nie? Czy wykorzystasz tą sytuację, która ma obecnie, powiedzmy, miejsce w Polsce i przekujesz to na swój sukces, czy będzie ola Boga kryzys w ogóle i panika? To zależy od ciebie, jak masz pokładane rzeczy. Jak stoisz generalnie w ogóle przed Bogiem, tak? Jeżeli mu ufasz, jeżeli nie boisz się, to powiesz tak, okej, w ogóle jest kryzys, ale ja ten kryzys przejdę. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby coś mnie zmiotło. Ja wykorzystam tą sytuację, w której dzisiaj jestem i przekuję to na kolejny sukces w moim życiu. To zaowocuje sukcesem w moim życiu. Patrzcie, jest napisane takie słowo. Ja do tego długo dochodziłam, bo ja też byłam człowiekiem, może niektórzy będziecie się z tym identyfikować, może niektórzy nie, w zależności czego doświadczyliście w życiu. Ale ja byłam takim człowiekiem, który unikał wszelkiego rodzaju trudnych sytuacji, problematycznych, konfrontacji. Zawsze było na zasadzie unikaj, zabezpiecz się, zadziałaj w sposób jakiś taki prewencyjny, żeby tylko nic, tak, się takiego nie zadziało. I ja unikałam trudnych sytuacji i kryzysów. Ale jak zaczęłam zgłębiać Biblię i to, co jest napisane, że z Bogiem przesadzę każdy diabelski mur i rozbiję każdą drużynę, to ja zaczęłam mówić, okej, czyli w takim razie, Boże, to z Tobą przechodzi się przez kryzysy, a nie się ich unika. Czyli tam nie ma jakiejś skrytki, że ja przeczekam teraz jakiś kryzys i trudną sytuację, tylko co, mam wjechać w wierze, mam stanąć naprzeciwko problemu i powiedzieć, tak jak fajnie mówił Michał, a co to? Problem to nie problem. Problem jest wtedy, kiedy Ty nazywasz to problemem. Jeżeli natomiast patrzysz wyżej z perspektywy nieba, to problem dla ciebie nie jest problemem, bo z Bogiem przejdziesz, bo jesteś zbrojne ramienie. I teraz jest pytanie, z jakiego punktu, z jakiej pozycji patrzysz na sytuację, w której jesteś, te sytuacje trudne. Czy patrzę z perspektywy takiej, z Bogiem przejdę i urosnę, zwyciężę i pójdę dalej i wykorzystam sytuację, która obecnie ma miejsce, chociażby nawet na rynku pracy, gospodarczo, ekonomicznie, i ja przekuję to na mój osobisty sukces, czy to mnie zmiecie? Zobaczcie, że wielu ludzi to zmiata. Wielu ludzi się chwieje, wielu ludzi się wycofuje, wielu ludzi nie wie dzisiaj, co ma zrobić. Natomiast jeżeli twój umysł jest stały, jeżeli w ogóle wierzysz i ufasz Bogu w tym, że możesz z Bogiem przejść przez każdą sytuację i zwyciężyć, to będziesz widział otwarte drzwi i będziesz widział korzyści i możliwości. Nie będziesz widział problemu, tylko będziesz widzieć poza problem, będziesz widział sytuacje, które będą rozwiązywały ten problem. Ponieważ w Chrystusie Jezusie rozwiązanie jest zawsze większe niż problem, przed którym stajesz. Tak zostały zabezpieczone w Chrystusie Jezusie. Więc to jest bardzo istotne, żebyście sobie spojrzeli na to z tej perspektywy. Bo zobaczcie teraz, co dalej. Jesteśmy teraz w takim czasie, że zmienia się sytuacja na rynku, zmienia się sytuacja ekonomiczna, gospodarcza, społeczna również w Polsce. I to wszystko nas dotyka w większym lub mniejszym stopniu. I teraz tak, my musimy prawidłowo wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo się do tego ustawić. I potrzebujemy od Boga brać wytyczne i strategie, jak zadziałać w tym czasie. Dlatego, że, uwaga, pewne rzeczy, które do tej pory działały, już nie będą działać. Będą przynosiły tylko połowiczne zyski, albo w ogóle nie będą już działały w waszym życiu tak jak do tej pory. Zrewidujcie, jak wy funkcjonujecie na poziomie waszych relacji, waszej rodziny, waszych biznesów i tak dalej. Przyjrzyjcie się w ogóle, w jakich jesteście schematach. Zrewidujcie to, bo niektóre rzeczy już nie będą działały, nie będą przynosiły takiego zysku jak do tej pory. Dlatego, że zmienia się znowu czas i my musimy działać w sposób elastyczny. Nie możemy się bać kryzysu, nie możemy stać w takim miejscu, ola Boga, coś się wydarzy, tylko z Bogiem wjeżdżamy w każdy problem i w każdą sytuację, ponieważ mamy obietnicę zwycięstwa. I tego się trzymamy. I to a propos kryzysu. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć kilka słów na temat właśnie pokolenia płatków śniegu, tak to się nazywa. To jest tak zwane pokolenie Z. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego ja w ogóle ten temat poruszam. To są ludzie w przedziale mniej więcej 20 kilka, 30 kilka lat. I to jest takie pokolenie ludzi, którzy są, którzy żyją bardziej w emocjach. Bardzo emocjonalnie podchodzą do rzeczywistości. W związku z tym no, są bardzo delikatni. Stąd to taka aluzja do płatków śniegu. Taka analogia, że dotkniesz ten płatek i on się uszkodzi. Tak samo jest z psychikami tych ludzi. Ci młodzi ludzie mają bardzo nieodporne psychiki na to, co dzieje się ogólnie w rzeczywistości. Też to często widzimy, że ci ludzie się boją, oni się wycofują, oni nie potrafią poradzić sobie z natłokiem bodźców i sytuacji kryzysowych trudnych, które mają miejsce. Na przykład chociażby tak jak teraz. To są ludzie, którzy w pewnym sensie
będą przedkładać komfort emocjonalny ponad nawet prawdę. Czyli na zasadzie nie będę wchodzić w trudne tematy, nie będę wchodzić w jakieś sytuacje konfrontujące, pójdę w kompromis, pójdę w takie miejsce kurtuazji, tylko żeby na tym nie stracić emocjonalnie, żeby nie czuć się źle, żeby ktoś mnie tam, nie wiem, nie obraził, żeby mi nie było smutno, w ten sposób. Ja oczywiście obrazuję to w sposób bardzo ogólny, tak od strony psychologicznej i jakby ja nie mówię, że wszyscy z tego pokolenia tacy są, ale jakby taki jest rys psychologiczny generalnie tego pokolenia, nie? Mówię to z tego względu, bo chcę, żebyście zobaczyli proroczo, z kim mamy do czynienia, z jakim pokoleniem mamy obecnie do czynienia. Bo jest napisane, że ta młodzież jest tak naprawdę, no jakby ona jest przyszłością narodu, tak się to ładnie mówi. Więc zobaczcie, jaki mamy materiał do pracy, z kim tak naprawdę i z czym mamy do czynienia. To jest istotne. I teraz tak, jak jesteś ewangelistą, to wykorzystaj tą informację, tą wiedzę o tym, jakie mamy społeczeństwo. Jeżeli chcesz uderzać do młodych ludzi, to musisz wiedzieć, z czym oni się identyfikują, z czym się konfrontują, że na przykład mają bardzo zaburzone poczucie bezpieczeństwa, czują się zagrożeni w dzisiejszym świecie, nie potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych, wycofują się, są bardzo emocjonalnie tacy rozdrażnieni. Wiedząc pewne rzeczy, możesz w odpowiedni sposób formułować poselstwa. Jeżeli jesteś duszpasterzem, wiedząc o tym, jacy są ludzie i jakie przechodzą problemy, możesz to wykorzystać, by w odpowiedni sposób im usłużyć. I teraz jeszcze jedna uwaga, ponieważ jest tak, że ta mentalność, czy po prostu ta fala, ona też przechodzi do kościoła, do różnych kościołów, w większym lub mniejszym stopniu. I to jest tak zwane chodzenie w duszy, czyli emocjonalne, czyli wszystko czujesz, wszystko rewidujesz całą swoją rzeczywistość i wszystko opierasz o to, jak ty się czujesz w danej sytuacji, komfortowo, niekomfortowo, dobrze czy źle i tak dalej. Ja takich ludzi nazywam czujki, bo oni tylko coś czują. Oni czują na podstawie czucia, podejmują różne rodzaje decyzje. I teraz chcę coś powiedzieć. Jeżeli jesteś taką czujką, czyli jesteś osobą, która chodzi w duszy, czyli nie funkcjonujesz na postaci jakby na poziomie prawdy, tylko twoje emocje, twoje dobra lub złe nastawienie, jakby to jest ponad Bożymi prawdami, czyli na zasadzie nie zrobię tego, bo nie pójdę ci się na ewangelizację, bo dzisiaj tak się źle czuję, jest mi przykro, bo smutno, powiedzmy, to jest właśnie ta czujka ci się załącza. Jeżeli generalnie będziesz szedł dalej w kierunku twoich emocji i będziesz to rozbudowywał, zamiast pracować na swoich emocjach i układać ich z Bogiem, to będzie działała się jedna rzecz, czyli biorąc pod uwagę, jaki mamy czas, będziesz, taka osoba będzie się coraz bardziej bała, coraz bardziej będzie wycofywać się z różnych sytuacji i coraz bardziej będzie czuła się zagrożona. Ponieważ jest tak, że to, co będzie widziała wokół, będzie ją przerażać, ponieważ nie ma ugruntowanej jakby tego fundamentu prawdy. Ona żyje emocjami. Więc te informacje, które będą do niej spływać, a w większości będą informacje negatywne, będą ją przerażać i będą powodować, że będzie się wycofywać, nie będzie osiągała pewnych celów, które ma do osiągnięcia w związku z tym. Więc każda osoba, która jest tak zwaną czujką, to ja teraz mówię do siebie, że pora z tego spokutować i rozpocząć pracę z Bogiem na swojej duszy. Układaj swoje emocje z Bogiem, zmieniaj swoje myślenie, bo naprawdę będzie ci coraz trudniej, ponieważ zmieniają się koniunkcje i zmieniają się czasy. I teraz jest tak, że my coraz bardziej musimy zacząć wierzyć, a coraz mniej patrzeć na to, co zewnętrzne. Po prostu. Coraz bardziej, więc osoby, które patrzą tylko na to, co fizyczne i tylko odbierają te rzeczy na poziomie swojej duszy emocjami, będą mieć naprawdę ciężko. To tyle.